Sylwetki polskich gangsterów. Ojciec roku. Historię Dawida Załęckiego, polskiego Czeczena, już znamy, bo jest domniemanym ojcem Denisa. No tu jest Marcin Najman, masz, tak? Masz pytanie, masz odpowiedź. No, ja jest Marcin, pierdyka. Jest Marcin. Może, a może ojcem jest Kononowicz Boży. Kto ma wiedzieć, ten wie. Opinia internetu ogłosiła go ojcem roku. Każdy chciałby mieć takiego ojca giga czada w domu, a niektórzy po prostu chcieliby mieć ojca. Kocham bardzo swoją córkę. Opuszczenie jej było największym koszmarem, jaki przeżyłem. Ta wyprowadzka do Warszawy właśnie tak naprawdę była koszmarem. Nie mogłem się przyzwyczaić, wiesz, pogodzić. Agnieszka mi dużo zdjęć i wysyła filmików. Wysyła ci też ona fotki. Tak. To zajebi, wiesz. Backstone już zaciera ręce na nowe fotki. No ale właśnie, wracając do tematu, czy Dawid Załęcki to wzorowy ojciec? Zostaw go! Zostaw! Proszę przypomnieć sobie całą scenerię. Później Denis wjechał charakternie z partyzanta od tyłu Vanala. Coś macie sobie do przekazania? Ja nie. Do zobaczenia 4 czerwca w sobotę. A nie, bo jeszcze jutro się widzimy. Czyli co, dopiero po jak z nim wyjaśnię? Dopiero, no, rozumiesz. Chciałem być kulturalny, ale widzisz. No, dobra. No i dobra, spoko. Solidarność. Dobrze. Jutro rundki, Alan i Dawid. A jeszcze zapytam, jak musi to wyjaśnić z Denisem, żebyście mogli sobie podać ręce, bo to były twoje słowa, że nie podasz, dopóki sobie nie wyjaśnią? No normalne, nie? Jeżeli syn się z nim pogodzi i będzie okej, no to i ja będę z nim. Jak nie, no to trudno, stoję za synem murem. Stoję za synem murem. Piękne to były słowa, którymi wtedy wszystkich kupił. Wydawało się, że naprawdę ma jakieś logiczne zasady i po prostu wspiera swojego chorego syna. Niedawno Dawid Załęcki stanął znowu w obronie swojego syna, tym razem w konflikcie z pozytywnym Marconiem. Dawał mu pieniądze zarobić za to, że mówi na ciebie czy inny, nie? To prawda, chociaż każdy z tych ludzi mógłby pomyśleć, że walka z Natanem to jest też easy money, łatwe pieniądze i że można to zrobić. Jeżeli stać ich na to, jeżeli chcą być ośmieszani, chcą być... Ja bym złotówki nie dał zarobić takiej osobie, widzisz. No ja mam inne podejście, ja się szanuję. Jak ktoś się nie szanuje, to niech tak robi. To już jest jego sprawa prywatna. Ja mówię, jaki jest sposób na to, żeby wyeliminować takie coś, nie? On, widzisz, chodzi, mówi, że nie wiem, że na... teraz zobacz, jaką przedstawia sprawę, nie? Ciśnie ci od różnych, ale jak przyjdziesz, go uderzysz, to idzie na policję. No to jest chore, nie? No to niech się teraz wszyscy mówią, niech... Każdy przyjdzie na taką konferencję, nie wiem, z psim gównem, niech mu gębę smarują psim gównem. Wtedy nie pójdzie na policję, bo co? Pójdzie i co powie? Krzywdy mu nikt nie zrobił, a będzie chodził wysmarowany i to on będzie poniżany przez wszystkich. Szeliga z szacunku do pana Dawida sam się wysmarował. Chciałem zapytać ciebie o jego ocenę, co ty myślisz o tym gościu, czy on jednak nie jedzie za grubo, mówiąc wprost. Nie, no wiadomo, że jedzie za grubo, przesadza. Ja już też mówiłem, że tak naprawdę... Bo się podprówa f***na, nie potrafisz prosto w oczy powiedzieć, to jesteś zwykłą pałą. Ja nie jestem aktorem, jestem normalnym chłopakiem z ulicy. Jak coś masz, to powiedz to prosto w oczy. A nie chuja palić przy kamerach, przy ochronie. Kogo ty z siebie robisz, pajacu? Nikogo z siebie nie robię, kogo ty z siebie robisz. Zaraz pójdziesz, że przy ochronie, zaraz będziesz dzwonił do kuraszczału federacji, że Denis chce mnie pobić, Szeliga, kurwa. Oj, Denis mnie... Idiotą będzie ten, kto da mu walkę. Tak naprawdę za to, że mu jedzie od, nie wiem... To ty, kurwa, nie jeba... Trzymałeś faceta za kurasa i mu waliłeś konia. Z tobą była afera, kurwa, tak? Czy nie, kurwa? Tak z tobą, tak samo z tobą, Labryka. Wy się pewnie razem w dwóch dobraliście i się razem w dupie wypytali. Nie będę już teraz używał tych słów, ale za to, że on tak komuś jedzie i ktoś da mu walkę, przyjmie tą walkę, to znaczy, że jest głupszy od niego i zniża się do jego poziomu. Bo jak można dać komuś zarobić za to, że ciśnie ci od takich czy takich? Ja już Denisowi też mówiłem, Bóg cię strzegł, jakbyś kurwa z nim zawalczył. Przecież to będzie najgorsze, co możesz zrobić, nie? No taka jest prawda, niech Denis się bije z normalnymi ludźmi, nawet z tymi, które ma konflikt, nawet z tymi, których, ale z takimi, których poniekąd, mimo tego, że ma konflikt, to mimo tego gdzieś z tyłu głowy Denis ich szanuje, bo są ludzie warci tego przez to, jak żyją czy coś. Wiadomo, to nie jest wstyd.
tak dokładnie posłuchać pana Dawida, to już zaczynam rozumieć zasady Denisa. Oni jakby obaj odnoszą wrażenie, że zasady powinni przestrzegać wszyscy oprócz ich, bo oni są już ponad zasadą. Potrafię zrozumieć, że ich prawilne umysły nie rozumieją gry aktorskiej Marconia, ale nie potrafię przepalić tego. Zobacz, Synuś, jaką tata bułę je. Przecież kontent Wielkiego Bu w internecie polega głównie na ciśnięciu Denisa. Synek, aleś ty stosowił. Tyś to rudy podmieniony jednak. Chyba nie ma osoby, która bardziej ciśnie Denisowi, a pan Dawid spotyka się z nimi i śmieszkuje. Na tym polega ta solidarność z synem? Do tej pory tak naprawdę on jest, no co, no z gęby dupę robi, jest niehonorowym człowiekiem i tak już zostanie, nie? I będziemy to podkreślać na każdym kroku. Czym różni się anal Waleczne Serce od kryminalisty Buły czy tranzystora Labrygasa? Była taka sytuacja, że na jednej konferencji, jak twój syn miał konflikt z Alanem Kwiecińskim, pamiętasz to? To wyszedłeś w obronie. Czemu teraz tego nie było? Ale teraz nie potrzebował obrony, także dawał sobie radę, ochrona stała obok. No właśnie tym, że Alan czy taki Marcoń nie stanowią żadne realne zagrożenie dla takich prawilnych gitów charakterniaków, a Buła czy Labrygas są silniejsi. I tutaj niestety natury nie oszukasz. To teraz licz się z tym, że jest tak. I tak już będzie do końca życia, do końca życia. Mimo tego, że ma konflikt, to mimo tego gdzieś z tyłu głowy Denis ich szanuje, bo są ludzie warci tego przez to, jak żyją czy coś. A jak było na Heilig 3, jak w Ergo Arenie mieli dojechać Denisa w szatni? Tak naprawdę to, co się działo na trybunach, nie miało nic wspólnego z Denisem. Ewentualnie z Denisem to tam wszystko, co mogło być, to było tylko i wyłącznie w szatni i nic więcej, nie? To jest ciężki temat, a już w ogóle odlepione jest dla mnie to, że wynoszą swoje prywatne sprawy rodzinne do internetu. Rzecz, którą się dowiedziałem przed chwilą, była również bardzo ciekawa. Rozmawiałem z twoim tatą i zapytałem, co sądzisz o walce z Don Diego, bo kiedyś w wywiadzie twój tata powiedział, że nie będzie z nim walczył, bo tobie byłoby przykro, gdyby wygrał tę walkę. A twój tata powiedział mi, że no wie, że się tam lekko podśmiechujesz z tej walki, bo pisała twoja mama SMS-y do ciebie, że będzie ta walka. I zapytałem, czy rozmawialiście o tym? Powiedział, że nie. Co się dzieje, stary? Nic. Nie wiem, co mam ci o to wiedzieć. Nie rozmawiacie z tatą, zrozumiałem z tego wywiadu. No, tam chwilowo to nie rozmawiamy. Tak jak to w rodzinie po prostu bywa, że czasem starszy brat z młodszym bratem, to tak samo ojciec, syn? Dokładnie tak. Ale będzie git? Tak, chyba tak. Pożyjemy, zobaczymy. Obaj reagują, zobaczcie, tak samo. Nagle jest tak, że hi, 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 a ciężko powiedzieć, no bo takie rzeczy się zdarzają w rodzinie. Życie, nie? Takie przyjaciel się pokłóci, tak samo możesz syn się pokłócić z ojcem, nie? I zamiast normalnie usiąść i porozmawiać, to nagrywają do siebie jak influencerki storki na Instagramie. Synek, co ty żeś napijesz znowu na tego ojca? U tego szalonego reportera. Jaki ojciec był rudy? Co ty p***olisz? Przecież to jest fizycznie niemożliwe. Spójrz na moją brodę, spójrz k***a na moje włosy, na moją karnację. To jest fizycznie niemożliwe, żeby ktoś taki był rudy. Nie gadaj tak, sprostuj to, powiedz, że coś ci się pojebało, bo ludzie k***a naprawdę pomyślą, że miałeś innego ojca k***a i cię podrzucili. Także sprostuj to, synek, bo będą cię dokuczać. Na razie, hej. Naprawdę ubolewam nad tym, że w latach 90. nie było jeszcze internetu. To byłby piękny content, a ile żyć zostało by uratowanych. A tak naprawdę to proszę o akuratną wypowiedź prawilnej publiczności w komentarzach, bo ja już się pogubiłem.